Tomasz Muszyński, mój dzisiejszy gość. Miło mi bardzo. Cieszę się, że znalazłeś dla mnie czas. Ja wiem, że codzienność zabiegana. Tak. Tomek, jesteśmy kilka godzin przed twoją wyprawą motocyklową. Tą teraz tak najbardziej, jakby to powiedzieć, bieżącą. Tak, tak. Bo wiem, że jest ich dużo, jest ich mnóstwo w planach, ale to był mój pretekst, żeby Tomka ściągnąć troszkę tutaj, żeby z nim porozmawiać i wyciągnąć troszkę informacji na temat jego wyprawy. Ale zanim do tego dojdziemy, Tomek, jesteś znany społeczności Słupczan i nie tylko, bo poza granicami miasta, poza granicami województwa na arenie polskiej, światowej, śledzę twój profil, karate, survival, tak, tak, offroad i motocykle. Skąd te motocykle? Czy to jest coś, co narodziło się kilka lat wstecz, czy to było wcześniej i odżyło? Jak to wygląda? Bo mnie bardzo to ciekawi, jak u ciebie jest z motocyklami. Generalnie kiedyś, dawno, dawno temu, ojciec jeździł na motorze, brat jeździł na motorze. Ja miałem jawkę, taką, już nie pamiętam, co to był teraz za model, taki jeszcze, jak to się mówi, skuter z tymi... Z takimi pułami. Tak, tak, to z ojcem żeśmy to wyremontowali, bo to było, że tak powiem, zniszczone dokumentnie, gdzieś tam to dostał za darmo, żeśmy to wyremontowali. Niestety ojciec przez to, że jeździł na motorze, miał kilka wypadków, brat miał kilka wypadków, ojciec stwierdził, że mi nie da na prawo jazdy na motocykl. Była blokada. Nie ma takiej opcji, także musiałem sobie sam dużo, dużo, dużo później robić. Ale oczywiście bratu tam podbierałem raz po raz CZ-kę, jak nie ten ojciec nie widział. Później oczywiście, jak już miałem prawo jazdy i bardziej, że tak powiem, się zajawka na samochody pojawiła, duży Fiat, te sprawy, także, no i później oczywiście 4x4, to zawsze było moje marzenie, samochody, także miałem chyba z 5 czy 6 samochodów z napędem na 4, w sumie, oczywiście to nie jakieś tam nowych, tylko stare, jakieś tam wyremontowane, czyli teren, błoto, bardzo teren, tak. Takie tak, błoto właśnie, generalnie zawsze uciekam od dużej ilości ludzi, nie, czyli morze latem to nie jest dla mnie. Góry latem, to nie jest dla mnie. Czyli to nie jest coś takiego, że pojawiła się moda na motocykle i ty nagle stwierdziłeś, a to ja też będę sobie jeździł motocyklem. Czyli to się w tobie narodziło już wcześniej. Było w tobie. Było gdzieś tam. I teraz i przyszedł twój czas. Do wszystkiego trzeba dojrzeć i pewne decyzje trzeba podjąć. I teraz ten motocykl, który obserwując twój profil Facebook, który śmiem twierdzić, że jest taką twoją, no motocykl jest takim twoim codziennym towarzyszem życia już na tą chwilę. Tak. Czyli to nie jest coś takiego, że jak sobie przypomnisz, to sobie na ten motocykl wsiadasz, tylko po prostu twoje plany wakacyjne, twoje plany wyjazdowe też poniekąd są jakby z tym motocyklem. Tak. Poniekąd, bardzo mocno są na to, na tą chwilę 90% wyjazdów wszystko jest ustawione pod motocykl. Od, tak można powiedzieć, od 14 lutego tego roku zrobiłem 3000 km już. Bardzo dobry wynik. Także, bardzo, bardzo dobry wynik. Także idzie. Nie porównuję ze swoim, bo nie wiem na tą chwilę. Ja akurat wiem, bo miałem przegląd w lutym. I tutaj to co napomniałeś o tym, że stronisz od dużych aglomeracji, tak, dużych skupisk ludzi, czyli określiłbyś się mianem takiego nomady troszeczkę, koczownika takiego samotnie wędrującego. Czy twoje plany wyjazdowe i wycieczki właśnie w taki sposób są w większości organizowane? Takie solowe, samotne? Generalnie tu po okolicy bardziej tak, natomiast takie wyjazdy dłuższe, 3-4-dniowe, to w wąskim gronie bardzo, nie? Czyli tam na 3 motocykle, 3-4 osoby. Czyli lubisz mieć kompana w drodze? Tak, bo wieczorem zawsze przy ognisku. Miłe rozmowy. Tak, miłe rozmowy, zawsze jest inaczej, nie? No pewnie, że jest zawsze. I nawet człowiek czuje się bezpieczniej chyba. Tak. Jeżdżą. Bo takie życie stadne jest fajne i okej, ale jeśli chyba chodzi o takie wyprawy, to też niekiedy ta samotność, troszeczkę cisza też jest potrzebna. Też jest każdemu potrzebna. Motocykliści. Tak, każdemu motocykliści. I dlatego, czy to też jest poniekąd twoja ta droga do tej pory powoduje, że
jesteś takim motocyklistą niezrzeszonym. Mówię, tu nie należysz do żadnej wspólnoty, grupy, stowarzyszenia, klubu motocyklowego. Nie, na tą chwilę właśnie nie, nigdzie. Jestem na grupach jakichś tam facebookowych i tak dalej, ale to tylko ze względu na zbieranie informacji, nie? Czyli jakieś tam ciekawe miejscówki, jakieś ciekawe trasy, gdzieś tam coś ciekawego, tego typu rzeczy, nie? Ale do przynależności żadnej do stowarzyszenia na tą chwilę? Nie, na tą chwilę jakoś nie... Nie mam takiego ciśnienia. Nie czujesz takiej potrzeby. Nie czuję takiej potrzeby. A pojawiają się takie myśli albo przepraszam, jeśli mocno ciągnę za język, ale czy masz takie przemyślenia odnośnie tego, żeby... Szczerze mówiąc, to tak nie zastanawiałem się nad tym specjalnie. Nie? Dobrze ci jest bardziej, tak. Bardziej tak. Może też dlatego, że ja sobie ustalam, gdzie pojadę, ja sobie ustalam, co będę robił. A natomiast jak się jedzie 3-4 osoby, to zawsze jest, a czemu tu? A może tam, bo jednak pojedziemy tam, a może tego, a dlaczego tu śpimy, a nie na przykład tam? I to takie są zawsze. Im więcej osób jest, tym jest, wiadomo, że jak jest fajna ekipa, jest plan ustalony, nie ma problemu, nie? Bo też właśnie, tak jak mówię, jeżdżę w kilka osób, ale generalnie najfajniej jest, jak ja to wszystko organizuję, podaję termin, podaję trasę mniej więcej, wiadomo, że to i tak potem spontan wychodzi w trakcie, nie? Bo tam coś się urodzi po drodze wieczorem przy ognisku, a tutaj nie byliśmy, a tam może być fajnie, albo coś tam innego, nie? Ale czym więcej osób trudniej podjąć, znaczy tak, tak. Trudniej podjąć decyzję. Zawsze są za dużo rozbieżności. Jedna się osoba pojawia, chce schabowego, druga zjadłaby rybę i wtedy dokładnie. Restauracje mogą się nie zgadzać, ale takie są, no, takie są przywileje. Takie są grupy. Grupy. Właśnie, Tomek, za parę godzin wsiadasz na motocykl. Już spakowany jest. Już jesteś spakowany. Rzuć mi się tu ręce, bo ja nie jestem spakowany i nigdzie za parę godzin nie ruszam. No. Dlatego z pewną zazdrością patrzę na Tomka, ale to nic. Wybaczam ci i cieszę się z tobą bardzo, bardzo, że za parę godzin ruszasz. Ruszasz motocyklem, na który wsiadłeś w tym sezonie, czy masz go już dłużej? Nie, to wsiadłem w koniec zeszłego roku. Odebrałem go z salonu w październiku. W październiku? W październiku go odebrałem z salonu. Zdążyłem tam zrobić 300 km do końca sezonu chyba. I dopiero teraz od lutego. I to jest motocykl w klasie enduro, można by było powiedzieć. Taki adwenturowy trochę. No. Taki adwenturowy do takich dłuższych wycieczek. Tak, bardzo wygodny. Wygodnie się siedzi, kręgosłup prosty, właśnie o to chodzi, żeby długie kilometry, żeby nic nie bolało. Co to jest za motocykl? Muszę cię pociągnąć. To jest Benelli TRK 702, to jest nowość z zeszłego roku na polskim rynku. Zresztą na który też czekałem, bo poprzednio też miałem Benelli. I no strasznie mi się spodobało po prostu. Czyli te włoskie klimaty i tak. Jednak tak. Tak, tak. A no okay. Wiadomo, Ducati i tak dalej, inne to też są piękne motocykle. No, ale nie każdego stać zaraz na Ducati. Ale słuchaj, to tam już kwestie ważne, że dobrze się czujecie wspólnie razem. Tak, bo ja go kupiłem oczami i sercem. Po prostu mi się podoba. Jest motocykl, który mi po prostu mnie urzekł od razu, nie? Czyli i nawet jakbym miał jakieś niedoskonałości czy coś tam, to jestem w stanie to przeżyć, bo on po prostu, to jest tak jak z kobietą, nie? Tak jak z kobietą. Ta się podoba, a nie żadna inna. Oczywiście, no i to jest piękna definicja miłości, naprawdę. Dokładnie. Spakowany ta wędrówka i ta wycieczka, w którą udajesz się za parę godzin. Dokąd? Dlaczego taki plan? I gdybyś nam mógł troszeczkę zobrazować to, jak to będzie miało wyglądać pod względem technicznym. Czyli ruszacie ze słupcy. Tak? Ty ruszasz ze słupcy. Bo nie jedziesz sam. Kto jedzie z tobą? Jedzie kolega z Kotlina, Robert Stiller. Wersysem tysiączką. Pozdrawiamy Roberta. Pozdrawiamy Roberta, tak jest. Wersysem tysiączką i jedziemy sobie we dwóch. Namioty mamy, stoliki turystyczne, krzesełka, butle gazowe, wszystko zapakowane. Czyli wasz booking.com to jest kwestia bardziej kempingowa, tak, namiotowa. Tak, dokładnie. Ewentualność spania takiego hotelowego też bierzecie pod uwagę, czy niekoniecznie? W przypadku bardzo brzydkiej pogody, już takiej totalnie, że tak powiem, wiadomo, że będzie całą noc lało i nie będzie można sobie posiedzieć ani nic, no to wtedy tak, ale jeśli taka pogoda będzie, jak zapowiadają na tą chwilę, to tylko jezioro, namiot i ognisko. Zresztą takie moje pytanie, przecież zupełnie nie na miejscu, mentor survivalu, a ja takie pytania zadaję. Wybaczysz. Tak jest. Tomek, powiedz nam, wasza trasa i co zawiera trasa, na jakie etapy jest podzielona, jak to wygląda? No generalnie to są 3 dni, 4, 3 noclegi, 4 dni. Kończymy nad morzem.
na stegnie przy samej plaży planujemy spać. W międzyczasie będziemy wszystkie, jak to się mówi, najlepiej zachowane zamki starali się odwiedzić. Czyli startujemy jutro, pierwsza nocka w Grudziądzu. Tak jak już mówiłem, wspomniałem Ci wcześniej, za bardzo budżetowe pieniądze. 12 zł od osoby. O kurczę. Także na polu namiotowym, ale z pełnym sanitariatem, ze wszystkim. Nawet stróż nocny tam jest, także pilnuje, także nie ma żadnego problemu. I podejrzewam, że Wi-Fi też, także... Też tak może być, bo tam kampery są też, nie? Spokojnie, Tomek obiecał, że tak. Na bieżąco relacja z wyjazdu będzie się pojawiała na twoim profilu. Dokładnie. Na grupie Motosłupca, ale do tego za chwilę. I co dalej? Później już z Grudziądza też jedziemy Kwidzyń, Gniew, Sztum, tam te wszystkie duże zamki. Zobaczymy, jak nam to zejdzie czasowo. Oprócz tego tam jest jakaś tam mała miejscowość Piekiełko, czy tam Piekło. Zresztą tam, co ostatnio byłem na końcu świata, to był drogowskaz właśnie do Piekła. Też 300 coś tam kilometrów, to jest chyba właśnie to Piekło, więc też trzeba będzie odwiedzić. Nie mogę się pozdrowić. Pozdrawiamy diabła. Wojtek, tak jest. Pozdrawiamy Wojtka Ładniczaka. Myślę, że kartka z piekła przyjdzie. Dokładnie, widokówka. No i następnie śpimy w Malborku, ale śpimy też na polu namiotowym z widokiem na zamek. Nie? Także w nocy myślę, że jak będzie piękna pogoda, to będzie widok będzie piękny. Zamki? Mówimy tu generalnie o zamkach, czy to są jakieś charakterystyczne zamki? Mówimy o zamkach krzyżackich? To wszystko są zamki krzyżackie. Zamki krzyżackie. To wszystko są zamki krzyżackie, tam chyba na tą chwilę to nie ma nic innego. Niestety większa część to są tylko ruiny, tam ledwo wystające z ziemi, natomiast my będziemy starali się te większe. Nie, te co tam jeszcze jest. Jest coś, możliwość zwiedzenia, wejścia do środka. Liczę na to, że po Twoim wyjeździe uda nam się spotkać na następne 5 minut, żebyś mógł nam opowiedzieć o swoich wrażeniach. Głównie o tych przeżyciach wewnętrznych, bo zamki można Google i internet, można je pooglądać, pozwiedzać, a nawet wirtualnie, ale to, co zobaczysz Ty i to, co poczujesz wewnętrznie, to mnie bardzo ciekawi na to, abyś mógł nam to później ze swojej strony przedstawić. Na bieżąco. Jeszcze raz, tak jak obiecałeś, na swoim profilu proszę wrzucaj zdjęcia. Jeżeli uda Ci się nagrać troszeczkę kadrów wideo, to też by było fajne. Myślę, to byśmy się tym również podzielili. Tomek, powodzenia w Waszej wyprawie. Wszystkiego dobrego, szerokości. Uważajcie na siebie. Postaram się zadzwonić, jeżeli znajdziesz czas, żeby odebrać, to będzie bardzo miło. Porozmawiamy już w może uda Ci się podzielić z nami wrażeniami z tego, co się dzieje podczas Waszego wyjazdu. Wszystkiego dobrego, szerokości. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia z powrotem na Ziemi Słupeckiej. Hej. Tak jest. Hej.